Twoi klienci kupują od Ciebie, dlatego że chcą produkt, usługę i korzyści, które tylko Ty oferujesz. Ale jeśli sprzedajesz online, w sklepie e-commerce, to nie możesz polegać tylko na samych produktach. Musisz zadbać również o doświadczenie użytkownika UX, które zmotywuje i zachęci go do kupowania częściej. A dziś powiem Ci jak. Cześć, witam Cię, nazywam się Piotr Stasiak, a to jest Grafitowe Studio, kanał o designie dla biznesu i o biznesie w designie. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o UX w e-commerce. User experience jest niezwykle istotny w przypadku biznesu typu e-commerce, ponieważ powoduje, że użytkownik może swobodnie poruszać się po stronie, odnaleźć produkt, którego szuka, kupić go, no i iść do domu. A kiedy ułatwiasz ludziom zakupy, to kupują częściej. Dlatego musisz się upewnić, że oferujesz najlepszy UX, jaki jest tylko możliwy dla Twoich użytkowników. Doświadczenie użytkownika rządzi się kilkoma regułami i właściwie dokładnie 6. Elementy bądź informacje powinny być użyteczne, używalne, pożądane, znajdowalne, dostępne oraz wiarygodne. Więcej o tym mówiłem w poprzednim odcinku, wyjaśniając absolutne podstawy UX. Jeśli jeszcze nie słuchałeś, a nie rozumiesz zasad i podstaw projektowania doświadczeń, to zatrzymaj ten odcinek, wróć do poprzedniego, posłuchaj i wtedy wróć tutaj, bo bogatszy o wiedzę podstawową lepiej zrozumiesz ten odcinek, to o czym mówię dzisiaj. A jeśli słuchałeś albo wiesz, o czym mówię, to lecimy dalej. Projektując stronę typu e-commerce, oprócz podstaw UX, zwróć uwagę na następujące 3 główne elementy, które tak, aby dostarczyć jak najlepsze doświadczenie w sklepie e-commerce. Prosta nawigacja, szybka transakcja, łatwa komunikacja. Zacznijmy od nawigacji. Gdy użytkownik chce kupić coś na Twojej stronie, powinien być w stanie znaleźć błyskawicznie to, czego szuka. Aby mu pomóc, Twoja strona powinna być logicznie zorganizowana, łącznie z nawigacją zawierającą kategorie i produkty. Dla rozwiązania wszelkich wątpliwości, kategorie to grupy produktów połączone wspólną cechą. To hierarchia nawigacji produktów, według której użytkownik poszukuje produktu. Dla przykładu, jeśli sprzedajesz buty, Twoją najwyższą kategorią będzie podział ze względu na płeć. Buty męskie, buty kobiece, buty dziecięce. Poniżej możesz podzielić buty w kolejne kategorie według typu albo celu użytkowania, na przykład buty sportowe, buty eleganckie czy buty casualowe. A jeszcze głębiej, buty eleganckie mogą dzielić się na przykład na oksfordy, brogi, sztyblety czy mokasyny i tak dalej, i tak dalej. Ile tych butów sprzedajesz, tyle kategorii właściwie możesz sobie stworzyć. Kategoryzując w ten sposób, użytkownik może łatwo i w kilku kliknięciach zejść do interesującej go kategorii i odnaleźć buty, których szuka, a i przejść do następnej części, czyli do szybkiej transakcji. Skoro znalezienie produktu w Twoim systemie nawigacji było proste, to zakup również powinien być łatwy. Generalnie mówiąc, im mniej kroków w procesie zakupowym oraz mniej pól do wypełniania, tym lepiej. Choć zdaję sobie sprawę, że zależnie od branży, sektora, typu produktu czy nawet kraju, te procesy mogą się różnić, dlatego skupiam się na generalnych zasadach dobrego UX w procesie zakupowym. Tak na dobrą sprawę, w procesie checkoutu od użytkownika potrzebujesz tylko imię, nazwisko, adres do wysyłki, jeśli jest taki sam jak adres do rachunku, e-mail do wysłania potwierdzenia zamówienia, numer karty kredytowej albo innej metody płatności. Im mniej pytań, pól do wypełnienia, tym po prostu lepiej. Użytkownik nie chce spędzać godziny wpisując numery telefonu, daty urodzenia, płci, numery ubezpieczenia, liczby dzieci, daty rocznicy i tym podobnych zbędnych informacji. Ja rozumiem, że Ty możesz chcieć tych informacji do kategoryzowania swojego klienta w silniku newsletterowym, żeby później targetować go idealną reklamą wtedy, kiedy ma urodziny albo rocznicę ślubu. Ale w ten sposób zniechęcasz użytkownika do sfinalizowania zakupu teraz. Zapytaj go o to, co koniecznie potrzebujesz do transakcji, a resztę informacji możesz zdobyć później, na przykład wysyłając mu spersonalizowany zestaw maili. Gdy użytkownik kupił, staje się Twoim klientem. To oznacza, że już Ci zaufał, a wtedy dużo łatwiej zdobyć od niego dodatkowe informacje, takie jak data urodzenia, rocznica ślubu, czy nawet wiek dzieci.
Dodatkowo zwróć uwagę na to, aby strony checkoutu ładowały się szybko. Im wolniej trwa proces finalizacji zakupu, tym większa szansa utraty klienta. Dla ułatwienia procesu zakupowego i przyspieszenia checkoutu rozważ zastosowanie bramek szybkiej płatności takich jak Apple Pay, Google Pay, PayPal, a w Polsce dodatkowo Blik. Na marginesie dodam, że wciąż zaskakuje mnie ilość metod płatności oferowanych przez polskie sklepy online, łącznie z przelewem z każdego jednego możliwego banku. Nie wiem, ile razy korzystałeś z tej opcji. Ja nigdy. Jeśli tylko mogę płacić Apple Pay, to zawsze wybieram tę metodę. Nigdy nie chcę płacić przelewem, za pobraniem czy jakąkolwiek inną skomplikowaną metodą, bo im szybciej, tym po prostu lepiej. Ale aby doszło do transakcji, najpierw użytkownik musi zrozumieć, co mówisz na stronie, czyli zwróć uwagę na komunikację, ale nie tylko na komunikację w rozumieniu rozmowy albo czatu. Również język użyty na stronie jest częścią komunikacji, a niestety ten element często jest ignorowany w sklepach online. Zastosuj reguły UX Writing, czyli pisania pod kątem użyteczności, więcej o tym w jednym z poprzednich odcinków, aby ułatwić komunikację z klientem i przekazać wszystkie potrzebne informacje o produkcie. W ten sposób możesz rozwiać wątpliwości klienta już na dzień dobry. Pamiętaj, że użytkownik przyszedł do Twojego sklepu online kupić dany produkt, bo potrzebuje rozwiązać jakiś problem. Zatem zaadresuj jego problem w komunikacji na stronie w opisie produktów. Niech użytkownik wie, że rozumiesz jego ból i że chcesz mu pomóc. Weźmy ten przykład ze sklepem z butami. Jeśli Jan Kowalski rozpoczyna nową pracę i potrzebuje zestawu nowych butów, będzie chciał wiedzieć, które buty są smart, a które są smart casual. Jakie będą nadawały się do chinosów, jakie do garnituru, czy buty, które mu się spodobają, są wykonane ze skóry, zamszu czy sztucznego materiału, na jakiej są podeszwie, klejone czy szyte, jakie kolory ma do wyboru i tak dalej. A dodatkowo mógłbyś mu podpowiedzieć, jak do jakich spodni dane buty pasują, jak o nie dbać, czy są wodoodporne czy nie. Im łatwiej Jan Kowalski zrozumie treść Twojej strony oraz zdobędzie informacje, których szuka, tym lepsze doświadczenie otrzyma, a co za tym idzie, chętniej zostawi Ci pieniądze. Trzy elementy, o których dzisiaj wspominałem, to podstawa UX e-commerce. Składników dobrego doświadczenia jest więcej, ale nie skaczmy od razu na głęboką wodę. Zacznij od podstaw, czyli od kategoryzowania produktów. Zatem w jaki sposób przeprowadzić kategoryzację swoich produktów. Najlepszym sposobem jest skorzystanie z jednej metod badawczych researchu UX, czyli sortowanie kart. Jak to działa? Już Ci wytłumaczę. Wypisz listę wszystkich swoich produktów na kartce i potnij kartkę na kawałki, tak żeby każdy produkt był na osobnym skrawku. Możesz też użyć karteczek typu Post-it Notes. Następnie poproś użytkowników testu swoich potencjalnych klientów, grupę docelową, aby pogrupowali produkty według ich preferencji, a następnie nazwali te grupy. Możesz również przygotować kartki z kategoriami i poprosić użytkowników, aby pogrupowali produkty pod danymi kategoriami. Następnie zapytaj, dlaczego dokonali takiego wyboru, żeby zrozumieć ich model myślowy. Im więcej osób przeprowadzi taki test, tym lepsze rezultaty otrzymasz. Aby upewnić się, że proces checkoutu jest przyjazny użytkownikom, przeprowadź testy AB albo testy preferencji. Przygotuj dwie wersje checkoutu i poproś użytkowników o przejście procesu i wybór tego, który jest ich zdaniem łatwiejszy. Zapytaj znowu, dlaczego dokonali takiego wyboru, aby zrozumieć ich model myślowy. W ten sposób będziesz wiedział, co preferują, co wolą i dlaczego to będzie działać. Ze względu na to, że mieszkam w Wielkiej Brytanii, nie kupuję często w Polsce i moje doświadczenie jako użytkownika sklepów e-commerce pochodzi głównie z UK i ze Stanów. Natomiast zdarzyło mi się kilkukrotnie kupować w Polsce. Utkwiły mi w pamięci głównie sklepy z meblami. Dlaczego? Dlatego, że z nieznanego mi powodu produkty były tam kategoryzowane według kolekcji, a nie typu produktów. Więc gdy chciałem znaleźć łóżko jednoosobowe, to zamiast w nawigacji przejść do kategorii łóżka, a następnie łóżka jednoosobowe, musiałem przeskakiwać pomiędzy kolekcjami Zosia, Adam, Renata, Alojzy czy Kunegunda. Absolutny koszmar. Na szczęście coraz częściej sklepy meblowe korzystają z kategoryzacji produktu według typu, co znacznie ułatwia nawigację. Poprawiając UX, nie tylko budujesz lepsze doświadczenie swoich użytkowników w sklepie online, ale również zwiększasz zaangażowanie klientów, przywiązujesz ich do swojej marki i sprawiasz, że stają się Twoimi fanami.
Użytkownik chce kupić produkt, aby rozwiązać swój problem. Jeśli nie tylko dostarczasz mu to, czego szuka, ale również zadbasz o to, aby proces był szybki, łatwy i przyjemny, przywiązujesz klienta do siebie na lata. UX to rozległy temat i mówię o nim w swoim podcaście, tutaj na YouTubie oraz piszę na blogu. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego podcastu lub mojego wideo, a chcesz wiedzieć, jak poprawić doświadczenie swoich użytkowników, żeby kupowali więcej od Ciebie, kliknij przycisk subskrybuj, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka. A jeśli masz pytania odnośnie projektowania UX, użyteczności swojej strony, zasady albo dobrych praktyk, albo po prostu chcesz się przywitać, napisz do mnie na grafitowestudio@pbstasia.com. Czytam i odpisuję na wszystkie maile. A na dziś to tyle. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do następnego razu, żegna się Piotr Stasiak. Na razie, cześć.